Żużlowa wiosna coraz bliżej. Pierwsze warkoty motocykli już słyszalne w żużlowych ośrodkach. Jednym z pierwszych, który odpalił swój motocykl na motoarenie, był Emil Sajfudinow. Witam Cię w Jak na torze. Witam. Jak było? Poczułeś już ten dreszczyk emocji no, żużlowy? Ogólnie nie mogłem się doczekać, bo ogólnie miałem plan, żeby wyjechać w styczniu, żeby przed obozem do Hiszpanii i chciałem tak się po prostu Jak w pobawić. styczniu chciałeś wyjechać Tak, na tak. tor żużlowy? Akurat była pogoda, ale po połowie stycznia się popsuły, było zimno i już chyba padać śnieg zaczął, ja może odpuściłem sobie. No i teraz jak z Hiszpanii przyjechałem, to zeszły tydzień cały jeździłem na trialu, żeby podtrzymywać kierownicę cały czas motorową i no i w końcu udało się w tym tygodniu wyjechać, popróbować ten sprzęt, który był przygotowany na ten rok i fajnie, bardzo się cieszę, że i teraz będziemy dalej kontynuować i nie mogę się doczekać pierwszych zawodów. Ty mi dzisiaj mówiłeś, że nie lubisz trenować, że wolisz, żeby już się zaczęła jazda i po prostu tryb meczowy, no ale ten wyjazd na torek, mówisz, jest dla ciebie bardzo ważny, żeby odbył się jak najszybciej. No tak, bo to jest moja praca, który chcę spróbować poczuć ten swój etap przygotowania, jak się przygotowałem, jak się czuję na tym żużlowym motorze, bo jak jeździłem na przykład w Hiszpanii na krosie czy tam rower i korzystałem co zimy z siłowni, no to chcesz sprawdzić się, jak na jakim poziomie jestem. Także bardzo się fajnie się czułem i no właśnie tak jak powiedziałem, że chcę po prostu już jak najszybciej zacząć zawody, bo się czułem dobrze i już chcę mi się spod taśmy, że troszkę pościgać się. Wszyscy zastanawiają się w Toruniu, czy ten tor Moto Areny w tym roku się odmieni, będzie zupełnie inny. Już są jakieś pierwsze głosy, że będzie trochę inaczej? Na pewno będzie inaczej, ale w którym stronę to nie wiem, to mi ciężko powiedzieć, bo po tej zimowej przerwie, tak, po tej pogodzie, której nie wiadomo jeszcze jak tor się ułoży, to trzeba być spokojnym i wiadomo, że jest na to trener, jest toromistrz, który doprowadza tor, żeby był dla nas, nie tylko dla nas, a dla ciekawych zawodów, po prostu mi się wydaje, że będzie dobry tor. W naszej zabawie tutaj losujemy kulki z tego kasku. Jeszcze nie wszyscy oglądali nasze odcinki, więc zapraszam Cię, żebyś wylosował pierwszą kulkę. W niej będziesz miał wymienić trzy historie, o których sobie dzisiaj porozmawiamy. Pojedziemy kilka biegów, zobaczymy, ile punktów na torze zdobędziesz. Dobrze. Wymień trzy elementy, które nauczył się od Tomasz Suskiewicz. Tak, jakie to elementy? No ogólnie chyba prowadzenie teamu, tak? Bo na początku jak zaczęliśmy współpracować, no to próbowaliśmy jakby on pokazał, jak powinien profesjonalny team wyglądać ze względu na to, że on miał dobre doświadczenie i z Rickardsonem i z innymi dobrymi zawodnikami, którzy jego nauczyli i on mi jakby przekazał tą dobrą wiedzę i od tego tam czasu staramy się trzymać tej właśnie strategii, który ten dobry team i inwestycje w dobry sprzęt, żeby cały czas próbować tych nowych rzeczy. Ty na przykład masz już dzisiaj bardzo duży przegląd pola i widzisz, jak działają menedżerowie, mechanicy, również bardzo profesjonali w innych teamach. Co wyróżnia Tomka, że jest on takim top i był jednym z pierwszych tych takich mechaników, którzy naprawdę zrobili ten nowy level dla tego zawodu? Po pierwsze mi się wydaje, że zaangażowanie, bo to jest jakby on potraktował tym swoim, jak ja obserwowałem, jak z nim rozmawiałem, to mi się wydaje, że bardziej po prostu w jego chęć, tak jak sportowiec chce być sportowcem, osiągnąć jakieś cele, to on w swoich zawodach, czyli jak próbował na żużlu kilka kulek przyjechać, zrozumiał, że to nie jego, tylko spróbował właśnie jako mechanikiem być i zrozumiał, że to jego pasja i po prostu dążył do tego i się nauczył, po prostu poświęcił całą jakby swoją wiedzę, naukę na to wszystko, żeby wyciągnąć tego sportu. No wiadomo, jak ze mną zaczął pracować, to jeszcze do tego dołączył się jako menadżer, tak, żeby rozmawiać ze sponsorami, bo wcześniej tego doświadczenia może nie miał, ale ze mną jakby też doświadczył tego, że menadżer, kontrakty, to wszystko jakby jego jeszcze więcej jakby nauczyło i wiadomo, że teraz jesteśmy chyba bardziej teamem, rodziną, który naprawdę już ile lat już jesteśmy razem i staramy się jakby jak
nawet jak czasami mamy jakieś różne zdanie, czy ja, czy on, to staramy się jakby wspólnie z tego wychodzić i robić jako dla mnie, żeby było najlepiej, żeby ja się czułem dobrze na torze i poza torem, żeby my jakby każdy z nas był szczęśliwy z tego, co robimy. Właśnie ty lubisz wiązać się zarówno ze sponsorami, jak i właśnie z ludźmi, którzy cię otaczają, jako tak zwaną rodzinę. Bardzo często właśnie nazywasz tak tych ludzi. Chyba nigdy nie myślałeś nawet w gorszych momentach, żeby taką współpracę z Tomkiem rozwiązać i znaleźć na przykład innego mechanika. Nie, nie, nigdy o tym nawet nie myślałem i uważam, że bez sensu po A prostu. były próby podkupienia Tomka, żeby jednak Na poszedł gdzie pewno, indziej? no było, oczywiście było, to nie, nawet nie będę ukrywać tego, że nie było, ale to jego była decyzja, tak, ja nigdy jakby jestem świadomy człowiek, tak, jesteśmy w życiu, którym naprawdę, no, każdy chce być dobrze, ale nie mówię, że to my staramy się po prostu zawsze rozmawiać i żeby każdy był szczęśliwy z tego, co ma. Dobra, w naszym biegu masz jeden punkt, prowadzenie teamu. Próbujemy szukać następnej rzeczy, którą się od Tomka nauczyłeś. Czego jeszcze nie nauczyłem się? Sprzęt. Może. Ja będę ci trochę też podpowiadał. Na pewno sprzęt, no, na pewno, bo mówię, że to chyba wrócę do tego, co jak zaczęliśmy razem współpracować, tak? Bo to jego doświadczenie, co czym mówiłem, to chyba nawet to pod pierwsze też się podłączysz, bo sprzęt na pewno wiedział i cały czas jakby stara się pilnować tego sprzętu, żeby te nowinki, które w żużlu się wprowadzają ludzie, to staramy się cały czas jakby pilnować, nawet inwestować to, żeby ja, nawet jak to może być nie pasować mi, to kupujemy, to pasuje, to odkładamy po prostu. Kto podejmuje decyzję, jeżeli chodzi, na przykład zjeżdżasz z biegu i mówisz, no niestety, ale ten motor nie napędza się na... Zazwyczaj to czasami jesteśmy jakby razem, tak? Ja przekazuję informację taką, którą ja odczułem na torze, i wtedy co oni widzieli, czy Tomek co widział ze zewnątrz, z drugim mechanikiem. I to jest właśnie taka kwestia, czasami czegoś ja nie mogę nie zrozumieć, to oni staramy się wspólnie jakby podjąć jakąś decyzję. Wiadomo, że czasami jak są stres, nerwy, no to ciężko, no to ktoś odpowiedzialność bierze na siebie i zazwyczaj Tomek właśnie bierze i coś zmienia i no i próbujemy różnych takich rozwiązań. Dobra, a co było taką rzeczą, którą robiłeś do tej pory, na przykład ustawiałeś, nie wiem, zapłon w jedną stronę, wpadł Tomek, zaczęliście tam współpracę. Nie, 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 idzie to w zupełnie innym kierunku, tu popełniasz błąd. Było też na początku, jak w 2006 roku, jak przyjechałem, właśnie jak zaczynałem i Tomek przyjechał na jakiś trening i właśnie kiedyś opowiadałem tą historię i w ogóle mi zupełnie nie szło, bo my wtedy mieliśmy walkę, można powiedzieć, o skład z Bućkiem i z Andrzejewskim, no i w ogóle z nimi zawsze przegrywałem właśnie w tym treningu. To I była właśnie rywalizacja seniorska czy juniorska? juniorska, Juniorska. bo wtedy można było trzy juniory Tak, jechać tak. i trzeci jakby rezerwowy był, ale tak mieliśmy, że A ty nie chciałeś być rezerwowym. nie chciałem, tylko po prostu czułem, że jestem też mogę wygrywać, a akurat coś mi nie pasowało, nic i Tomek właśnie To przyjechał była mega poz mocna para juniorska, nie? W Bydgoszczy wtedy. tak. No i właśnie tak przyjechał Tomek na trening i właśnie pozmieniał kilka rzeczy i zacząłem wygrywać, także i to mi jakby spodobało się, ja poszedłem wtedy do Sawarskiego i powiedziałem, że potrzebuję tego mechanika do siebie, żeby się więcej nauczyć. On się złapał za głowę. No, złapał się za głowę na pewno i powiedział, że gdzie ty się rozpędzasz. Nie wiem, że ale jak chcę być najlepszym, to trzeba mieć też najlepszych około siebie. Tak właśnie chyba Susie właśnie tego nauczył, że właśnie profesjonalizm, właśnie pilnowanie tych spraw, których mam wokół siebie i cały czas jest przy mnie. To mi się podoba. Ciężko jest juniorowi wyrywać dobrego mechanika, no bo część jest właśnie takich młodych chłopaków w sporcie żużlowym, którym mają kupę talentu, całkiem dobry sprzęt, ale czasami po prostu nie radzą sobie. Na czym polega ten fenomen, że właśnie znalezienie takiej dobrej osoby może pchnąć taką karierę, czy czasami może bardziej namieszać w głowie? No, to mnie ciężko powiedzieć, ale mi się wydaje, że na przykład po pierwsze zawodnik junior powinien też wiedzieć te podstawowe rzeczy, żeby się nauczyć tego sprzętu sam, żeby czuć później jego.
A mechanik, no to wiadomo, że jak nawet mechanika dobrego zatrudnisz, co z tego, że jak zawodnik nie czuje, to mechanik sam nie jeździ na torze tak naprawdę. On musi współpracować, dlatego jest team, który współpracuje razem. I uważam, że po pierwsze szkolenie juniorów, czy junior powinien się nauczyć poświęcić czas nie tylko na siłownię, przygotowanie sezonu, tylko poświęcić właśnie sprzętowi, żeby się nauczyć tych podstawowych rzeczy, jak silnik działa na przykład przy takim torze, jaki silnik przy takim wale, jakieś różne takie rzeczy, które pomogą mu w odczuciu, kiedy on siedzi na motorze i jedzie, robi kółka. Właśnie to jest taki ciekawy temat. Byłeś też na Speedway Campie bodajże w zeszłym roku albo 2 lata temu, pamiętam. Tutaj odbywają się często takie spotkania w zeszłym roku z Ashley Hollowayem, gdzie rozbierany był silnik do części pierwszych. Dzieci, zawodnicy czasami otwierali oczy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I tej wiedzy faktycznie gdzieś brakuje, więc chyba tutaj czapki z głów, że tego typu akcje są organizowane i zaczynamy w ten sposób myśleć, żeby kształcić tych No zawodników. właśnie to chodzi o to, że czy jak zaczynamy fajnie myśleć o tym, tylko właśnie znowu zależy wszystko od chłopaków, od juniorów, żeby oni tą wiedzę jakby przyjęli do siebie, czy to im będzie potrzebne, czy nie. Na pewno moja uwaga jest to, że powinna to każdy zawodnik wiedzieć na ten temat. Wtedy będzie łatwiej czuć ten sprzęt, kiedy jedziesz i na różnych torach. Dobra, mamy dobre 2 punkty z bonusem, można powiedzieć. Jeszcze możesz ty spróbować na trójeczkę wykręcić, może coś życiowo gdzieś jednak, może dzięki temu coś w życiu, na przykład, nie wiem, jakieś wybory życiowe, coś też z Tomkiem się wiążą. Tak naprawdę dłużej może, to jest jako rodzina. Mi się wydaje, że to od razu można 15 punktów dać nam, tak, bo to dużo można wspominać, tak, bo po prostu ja nie jestem taki człowiek, żeby kogoś się i chwalić, ale mówię, że to z Tomkiem naprawdę dzięki może niemu powiedzieć, że dużo osiągnęłam, tak, bo razem my już stworzyliśmy od początku ten nasz team i było dużo na przykład spadków, tak, i upadków, i wygrywałem, i przegrywałem, i dużo razem przeżyliśmy. I przeżyłem, i jak on i córka u niego się urodziła, jak ja swoją rodzinę jakby stworzyłem, i to tak jakby razem wszystko przeżyliśmy ten czas, i mi się wydaje, że cały czas próbujemy jakby być w tym topie, tak, bo to nie jest czasami łatwo, ale staramy się być najlepszymi zawodnikami na świecie i tego staramy się dążyć do tego, i może to ciężko teraz jakby coś przypominać, bo to cały czas jest, mi się wydaje, że pozytyw. A jak jest negatywy, no to my staramy się rozmawiać, żeby nie było tych negatywów, tylko zmienić na pozytyw. Żużlowa rodzina z Bydgoszczy. Tak jest. Mamy 3 punkty, losujemy kolejne pytanie, a ty powiedz, no zjechałeś i co mówisz Tomkowi? Co z, ten bieg poszedł ci dosyć łatwo, zdobyłeś 3 punkty, więc co, zmieniamy coś w motocyklu, nie zmieniamy, jak do tego podchodzimy? Tak, zawsze rozmawiamy na temat, co dalej robimy, bo zawody trwają cały czas, tor się zmienia, przesuwa się to nawierzchnię, jest, czasami wyjeżdżasz po porównaniu toru, po polewanym torem, także musisz zrobić jakąś delikatną czasami korektę, żeby. No dobra, to zaproponuj teraz. Zjechałeś z biegu w tej chwili. No to trzeba na przykład dyszkę większą wkręcić, żeby lepszy start mieć, żeby. Dobra, idziemy, spróbujemy start. Tak. Zobaczymy, czy wystartujesz dobrze w tym biegu. No zobaczymy. Teraz to jest. Czytaj na głos. Tak, czy rzeczy, które lubisz robić, a nie są związane z żużlem? Będzie łatwy start? Myślę, że to łatwe jest. Łatwe jest, ale to jest też ta część To jest twojej jakby. osoby, o której nigdy nie opowiadasz, bo nie lubisz dzielić się Nie, to swoim życiem. ja nie, to, nie lubię, po prostu ja powiem tak, że prostym językiem, bo to jest part of the game, czyli to jest moje życie, żużel, czyli to nie jest jakby, jak ja do domu przyjeżdżam, coś innego jest, po prostu jest cały czas głowa u mnie, u mojej rodziny, jest cały czas jest związany tym sportem. Czyli wracasz do domu i rano Tak, i oglądasz te powtórkę rzeczy na meczu. przykład, które na przykład, co jest powiązane, czy rzeczy, nie wiem, ja staram się zawsze po zawodach, jak jest, mam czas, to coś porobić na siłowni, poćwiczyć, żeby się lepiej czuć, bo to zmęczenie, żeby nie przyszło do mnie. I co, lubię zjeść dobrze, spędzić czas z rodziną, to jest podstawa moja najważniejsza, żeby większej tej energii nabrać.
Takie staram się trzymać zawsze balans życia. Dobra, to wszystko ok, fajny start, super wystartować, ale cię trochę pomęczę jeszcze w tym temacie. Siłownia, ulubione ćwiczenie na siłowni, jakiego rodzaju sprzęty używasz? Ćwiczysz w domu, chodzisz gdzieś do jakiegoś Mam kompleksu? w domu siłownię i staram się w domu, bo w sezonie mi ciężko gdzieśkolwiek iść, a czasami poza sezonem, no to też mam swoje sprzęty, który i rower stacjonarny, tak, który jest jakby można powiedzieć symulator prawdziwego roweru, tylko Trenażer. taki trenażer, aplikację włączasz i Tak. jedziesz. Coś takiego lub jakiś tam narciarz, mam taki sprzęt, który też uwielbiam czasami pokręcić. No i takie Oj, ten różne narciarz to męczy, nie? męczy, tak. I właśnie lubię takie różne, rozmaite rzeczy testować, balansować i żonglować, jakieś tam, że różne rzeczy wymyślam sobie czasami. Nigdy nie miałem trenerów, ale mam takich, gdzie na przykład jestem ciekawy, to zadzwonię do trenerów, a co myślisz tak, a to co spróbować. Po prostu jakby kombinuję takie rzeczy, A żeby. trenażer ten rowerowy, jakiego rodzaju ilość kilometrów na godzinę jeździsz, na waty, jak to wygląda? To ja tak nie jeżdżę, po prostu mam czasami jakieś tam trasy wybieram, albo czasami w ogóle nie Czyli włączam trasy, wybierasz sobie tam tylko Barcelona, powiedzmy tak, tak, i... tak, coś Barcelona, tam 20 kilometrów na trenażerze, tam godzinę Tak. pojeździć Ale maksimum, godzina na minimum. trenażerze dla ciebie, a godzina w terenie, na rowerze szosowym, jak się różni? Różni się o wiele, Trudniej bo się tak, jeździ na trenażerze, trudniej w prawda? trenażerze cięższe się jedzie, bo godzina dla mnie jest zupełnie wystarczająca, a czasami tam 1,5 godziny to jest taki już, dla mnie to już taki To już jest wysiłek. wycisk, nie? Tak. Ja ogólnie jakby staram się duże jakby ilości nie trenować, bo no dla mnie tak, ja źle się czuję, po prostu przemylony później jestem. A no jak jedziesz na ulicy, no to godzinę to jest za mało, a 2 godziny Chyba to jest też akurat. głowa odpoczywa bardziej na ulicy, Tak, dużo się tak. zmienia, więc też ten Zależy czas też szybciej leci, nie? jakby, dla mnie jest fajnie na ulicy, jak na przykład jesteś w Hiszpanii, no to jedziesz i zwiedzasz. Tak. Przy okazji, tak, trenujesz i zwiedzasz. I to fajne właśnie takie widoki, jak w Bydgoszczy też, jak pierwszy raz przejedziesz trasę, to fajnie jest, a tutaj coś fajnego, wioskę jakąś przyjedziesz. Ale jak drugi raz już jedziesz, to już nie to, nie? I tak już zastanawiasz się. No Dlatego. dobra, jedzenie, ulubione potrawy, O, ja gotujesz? wszystko, ja czasami mogę przygotować, ale mi żona fajnie gotuje, także to jest jakby ona wszystko No dobra, robi. ale popisowe danie Emila Sejfudinowa to? To ja lubię pierogi od mamy. Ale Także. ty lubisz jeść, ale mówię, co lubisz robić? Pierogi też Też robimy robisz, czasami tak, jak na przykład lepisz. tam mamy nie ma, no to my staramy się z żoną czasami, bo syn też lubi pierogi, i tak my czasami nawet stoimy, ciasto zrobimy i sobie robimy sami pierogi. Pomagam przynajmniej ja, nie Ale to zawsze. jest receptura z internetu, czy od mamy jakaś? Nie, od mamy po Od prostu. Tam mamy. nic specjalnego nie Każda ma, po rodzina ma swoją prostu. taką Tak, recepturę, ale nie? tam nie ma tam specjalnego nic, tylko po prostu mięso czasami kupujemy, wołowinę troszkę mieszamy z innym mięsem i tak troszkę cebuli i to przyprawy i tak później po prostu ciasto robisz i sklejesz to wszystko, żeby. I taki mam właśnie, to jest ulubiony, bo ja dużo by jadłem, bo ogólnie lubię pieciwo, takie rzeczy mogą dużo by jeść, ale nie mogę niestety, bo mi Rodzina. organizm nie pozwala, żeby tak dużo jadłem, bo muszę później Masz tendencję? tak, ale jak na przykład dużo zjem, no to mam ambicje, żeby iść na siłownię, żeby to spalić. Koło zamknięte. Tak. Rodzina, twój syn, widziałem ostatnio fajne zdjęcie właśnie na Instagramie, na który wróciłeś pewnie za pomocą Tak. Tomka, tak jak opowiadałeś. Ten motokros pojawia się u niego. Zaraziłeś go, mówiąc cały czas o tym, proponowałeś mu, czy on sam wskazywał ci, że chce spróbować swoich sił? Nie, nie chcę. Ja nie chcę, żeby jego coś jakby naciskać, proponować, bo że jestem zawodnikiem na motorach, którym jeżdżę, a on jakby sam od początku jakoś tak się zaraził. Wiadomo, że nie mamy tak dużo tej okazji, bo teraz i szkoła jest, a jak jesteśmy w Hiszpanii, no to bardzo lubię jeździć ze mną na treningi na motocross. Teraz kupiliśmy właśnie nowy motor mu 65 i zaczyna właśnie już taki prawdziwy, który ma i sprzęgło, i biegi zmieniane. Także jemu się bardzo spodobało, bardziej ja stresowałem się niż on. I zobaczymy. Żużel też mu się podoba, bardzo chce, bo już chce się przymierzyć do tych mini żużlowych. To jest GP4 motory. Właśnie przy okazji, który robi Tomasz Tak. z Rickardsonem, tak? I I co, szkółka w Bydgoszczy? nie wiem, ja cały czas o tym jakby chciałem, tak, żeby coś
ale zobaczymy. Na razie jak. Tam jest akurat dobre szkolenie, nie, Jacek Tak, Woźniak? tak, tak, tak. No zobaczymy, bo tam. To jest wszystko mój, że to z czasem przyjdzie, bo to za wcześnie, jeszcze ma dopiero 8 lat, A w jakim 9. wieku wsiadł pierwszy raz na ten elektryczny motor crossowy? Ogólnie motory zaczął się nauczył jeździć, to miał 3 albo 4 lat na dwóch kółkach, tak? Bo tam miał taki mniejszy motor. No i później kupiliśmy w zeszłym roku ten elektryczny, troszkę już jakby profesjonalny, miał wcześniej pitbike'a. No i tak pomału co roku jeździ. Ale jest zaangażowany, już się przywracał i nawet przy okazji jeszcze miał sytuację na rowerze, też się przywalił tak, że musieliśmy łokieć mu operować, O! także już w swoim wieku, ale już taki ma, Już pierwsza poważna tak, tak, kontuzja tak, jest jest ambitny zaliczona. człowiek. A zobaczymy, ja mówię, że ja nie naciskam, my staramy się Ty tylko jakby, przeżywasz. my bardzo przeżywamy, my staramy się tylko dać mu, żeby serce mu, żeby, a on sam niech wybierze, a my tylko staramy się pomóc mu. No dobra, łatwe 3 punkty, lecimy z trzecim biegiem. Dobra. Czyli tak, poprawiłeś tą dyszę, tak? Tak, dyszę Tak. poprawialiśmy, fajniejszy start. No i co robimy dalej z naszym motorem? No nic, wyjeżdżam na bieg i zobaczymy, jak Ale będzie. jedziemy tym samym motorem, czy próbujemy drugi, żeby Nie, mieć dwa pewne? bez sensu. Bez Jak sensu. wygrałem bieg, to wiesz, to. Bo Bartek 3 by sprawdził jeszcze gdzieś tam. No ja. Kiedyś nam opowiadał. Ja by sprawdziłem, jakby czułem, że coś nie tak za bardzo było, ale jak wygrałem, to staram się zostawić to, co mam. Czyli zostawiamy. Zostawiamy, tak. Dobra, coś jeszcze tutaj. Trzech zawodników, na których wzorowałeś się i budowałeś swoją karierę. No po pierwsze będzie Golob. To był chyba od mojego urodzenia jak. Ustawmy sobie jakby taki punkt widzenia. Czy załóżmy, że mówimy, że jesteś u siebie jeszcze w domu. Czy polska liga, to co działo się w Polsce, było dla ciebie tak jakby transparentne? Zdałeś wszystko, wiedziałeś, dowiadywałeś się? Czy Nie. gdzieś wiedziałeś, że jest w Polsce taka liga i to jest marzenie, żeby tam w jakiś sposób startować, ale tylko tyle? Szczerze mówiąc, jak byłem mały, jak się bawiłem, tak, w zawodnikach, czyli w żużel, bo ja od początku, od małego już tam się bawiłem, nie wiedziałem, co to jest. Wiedziałem, że są ekstra liga, czyli w Polsce liga, ale bardziej dla nas było taki jakby Grand Prix. Bo to wtedy jak było Grand Prix, to było wow. I to chyba od tego się zaczęło właśnie. Wtedy jak byłem mały, to bardzo lubiłem się bawić się golobą. Później Rickardson się pojawił, Hans Nielsen i tak jakby te chyba, to można dużo zawodników, tak jakby tych dobrych Hansa, wymienić. taka końcówka kariery na pewno dla Tak, no bo ciebie. to jest Tak, tak. jakby nie było nie tak po prostu na niego profesor, tak Tak, mówili, no tak, nawet tak. chyba Tomek na nim się też wzorował. Stary. Nawet miałem taką okazję, gdzie Hans też, właśnie Tomek załatwili, żeby przyjechał, się pouczył mnie też startów i troszkę skorzystałem z tego jego doświadczenia i także mówię, że to dużo wspaniałych zawodników z Grand Prix, którzy w tamtych czasach jeździli teraz, także cały czas się uczy tego sportu i te zawodnicy wtedy, jak były małe, to medali takiego jakby nie można nie kopa nazwać, nie wiem, takiego po prostu chęci, żeby ja chciałem osiągnąć w tym sporcie coś. Na pewno dla osoby, która jest z Bydgoszczy, znaczy wiedziałeś, że będziesz startował w Bydgoszczy, ten Tomek Golob to chyba była taka oczywistość, bo no, profesor tego toru, chciałeś mu w jakiś sposób dorównać i być taki jak on, prawda? Dorównać to mi ciężko było, bo to do Tomka ciężko dorównać, bo on jest duży, ma doświadczenie, tak, przy sobie, a mi, no, ja cały czas się też tego sportu uczę się i dlatego jak przyjechałem do pierwszy raz do Bydgoszczy, no to na pewno już nie raz mówiłem, że oglądałem jego jakieś właśnie, miałem te kasety i oglądałem płyty, które jego biegi, jak on jeździł w Bydgoszczy. I no się tak pomału się nauczyłem. Później rozgryzłem te ścieżki, które mi były korzystne i wygrywałem później. Ja pamiętam taką historię, to było bodajże 2005 rok, chyba Szósty. zostałeś, szósty, Szósty. 2006 rok, kryterium asów w Bydgoszczy. Nie pamiętam, czy ja byłem tam jako fotoreporter, czy jako kibic, ale pamiętam, jak speaker przedstawiał właśnie takiego małego chłopaka.
To jest Emil. Emil będzie u nas jeździł. Ty wtedy dostałeś mikrofon, mogłeś dwa słowa strasznie stremowany powiedzieć do tej publiczności. Wtedy kryterium osób wypełnione po brzegi. Pamiętasz ten moment? Nie, właśnie to tak jak mówisz, teraz nawet nie pamiętam, że tak wychodziłem, coś mówiłem. Na pewno. Czyli musiało być to naprawdę stresujące. Stresujące na pewno, ja nie znałem języka, tak? Bo znałem tylko kilka zdań i kilka tam można było. Dziękuję, proszę i dzień dobry i to wszystko. Tak, pamiętam wtedy zapowiedziałem, że ale fajnie, że jak. Rekomendacja Jonsona i tak Tak, dalej, tak, tak, te tak. sprawy. No. I tak właśnie jakby później się zacząłem siedzieć i się nauczyłem tego języka i mi bardziej jakby komfortowo było. Były ciężkie momenty, bo byłem sam, nie było ni z rodziny, nikogo w ogóle, języka nie znałem i teraz telefonów takich jak teraz nie było też, tylko byli Dzisiaj naprzeciw. możliwość tłumacz bez żadnego Tak, problemu, i tak. WhatsAppy, i wideo można było. W tamtych czasach tylko było, że prosiłem do klubu, czy mogę zadzwonić do rodziców przez stacjonarny telefon. I to tak wyglądało. Teraz pewnie jakby byłem przy tym telefonie, który teraz są, to byłoby mi chyba łatwiej, troszkę byłoby spokojniejsze. Ale mi się daje, że tamte czasy mi bardziej się Ale z podobali. drugiej strony, czy by to stworzyło takiego wojownika? No bo tutaj No, na jakby pewno. była Na ostra pewno by szkoła, nie? stworzyło. Nie wiem jak, ale na pewno byłoby ułatwiło mi jakby na przykład komunikację z rodziną, ale też nie żałuję, bo dużo się jakby się nauczyłem w życiu przy takich sytuacjach, bo wcześniej też jakby przed Polską miałem okazję być poza domem, też mieszkałem w Toliatti, bo z Baszki jak z Slovaku pojechałem, to podpisałem kontrakt, to tam 2-3 lata też i w sezonie też jakby byłem samodzielnie, rodzice mi jakby zaufali i dali możliwość, żeby tam mieszkał. No dobra, to był chyba łatwy bieg. Tak, 3 punkty. No kolejny. to Kolejny. 9. Ty jesteś przyzwyczajony do takich zdobyczy, nie? No nie, jestem pokorny tego wszystkiego. To trzeba wywalczyć tak, żeby zdobyć to wszystko. To nie jest tak prosto, żeby puścić sprzęgło i przyjechać pierwszym, to. Bo jest część na przykład takich zawodników, którzy są startowcami, super startują i wtedy dowożą sobie te zdobycze. Jest część zawodników, którzy wydzierają to do ostatnich metrów i walczą zawsze o swoje, mimo że są słabymi startowcami. A ty siebie jak oceniasz? Bo ja ciebie widzę jednak, że i potrafisz walnąć z tego startu i potrafisz bardzo, bardzo wyprzedzać. Czy to jest taka właśnie twoja siła, ta wszechstronność? No staram się być, się uczyć i pracować nad tym, żeby wygrywać starty po pierwsze, żeby ułatwić sobie, ale też próbuję też jakby na przykład jak nie masz dobrego startu, no to próbujesz wyprzedzić, żeby dojechać, bo masz tylko 4 okrążenia, tylko. Czasami jest to za mało, jedno okrążenie, czasami jest, brakuje. I na to się pracuje po prostu, jakby ja mówię, że starasz się jakby przez zimę jakieś też ćwiczenie robić takie, żeby i start ulepszyć i no i próbować w trasie, żeby odczytywać zawodnika, który jedzie z przodu. Dobra, losujemy kolejny bieg. Co robimy z motocyklem? Bo no, tor nam się zmienia, idą równania. Zęby jakby. niżej zakładam. Okej, żeby i to tam. spowoduje co? No bo też nie wszyscy wiedzą. Spowoduje to, żeby jak tor się twardszy robi i będzie lepsza ten prędkość na torze. Czyli tor się wysypuje i robi się twardszy, tak? Tak, i no zależy, na przykład jak zależy gdzie jesteśmy, No. na motorenie. Dobra, to ty decydujesz. No to jak na motorenie, to nie wiem, no powiedzmy się odsypał tor i trzeba suche się zrobił, bo nie wiem, trzeci bieg mam To już czwarty będzie. serię. Trzeci bieg Trzeci serii, w serii, dobra. no to już suchy tor będzie, to może akurat zęba niżej pomoże mi zbudować prędkość. Dobra. I zobaczymy, co mi się uda. Czy elementy, które są w ligach zagranicznych, a brakuje ci ich w Polsce? Startujesz obecnie w Anglii, startowałeś w innych ligach. Zacznijmy od tego, czy te ligi różnią się od siebie, czy wszędzie jest tak samo? Nie, no na pewno się różnią. Różnią się pod względem profesjonalizmu, czyli chodzi mi o to, że podejście, otoczki, przygotowanie tego jakby tej imprezy, tak, czyli chodzi mi w Polsce, Anglii czy Szwecji, to się na pewno różni, bo w Ekstralidze w Polsce to jest zupełnie na innym poziomie względu na to, że są możliwości, są inne stadiony też i
inne reklamy, inne telewizje, wszystko jest inaczej. W Anglii troszkę no, stadiony są starsze, są inne podejście do tych Ale mają zawodów, klimat. ale mają inny klimat, tak. W Szwecji też są inne stadiony, mają też inny klimat. Wolisz, gdy jest taka trybuna wypełniona kibicami od Tak. góry do dołu, czy jak siedzi sobie 20 panów na krzesełkach z grillem, z gitarą, gdzieś tam na łuku? Nie, ja lubię, żeby było dużo kibiców i im to się podobało, że są jakby krzyczeli. Wiadomo, że w Polsce są inne atmosfery kibiców, bo taki jest fanzone, który jakby krzyczą, głaskają, także to jest takie inne uczucie. Docierają do ciebie w Tak, ogóle tak. te podczas biegu, jak już masz To już kask, jesteś jakby obcięty. przyzwyczajony jesteś do tego i ale To fajnie jest jakiś jakby tam szum gdzieś w tle tak jest tylko, szum, tak? ale to jest fajnie właśnie nakręca, bo w czasie biegu to jesteś jakby skupiony na swojej jeździe i starasz się jakby odczytać Jesteś w to. stanie usłyszeć cokolwiek oprócz dźwięków motocykli podczas biegu? Tak, słyszysz. No słyszysz i kibiców i no, stylu Czerwone światło i tak i dalej. zawodników na przykład słyszysz stylu, na przykład jak jadą, to też słyszysz w którą stronę mniej więcej. I co? W Anglii to jest inny klimat względu na to, że tam jest bardziej wszystko proste, tak? Przyjeżdżasz, bo nie masz Czy tego. pada, czy nie pada, się jedzie, no? No teraz już takiego nie ma. Bardziej już teraz starałem się nie być do pogody, jakby wiedzieć, że jak jest ma padać mocno, to starałem się nie odbywać zawody wcześniej, żeby Wcześniej. nikt nie przyleciał, żeby nie tracił czasu swojego. I tak. Tak, bo w Szwecji to wiadomo, że w Szwecji czasami jest tak, że jak popadę, to mają sprzęt dobry, nie? Żeby przygotować ten tor, mają dobrą nawierzchnię suchą, żeby to prowadzić, bo ile razy udowadniali, pokazywali, że przy dużo To jest opadów ciekawe, deszczu, nie? Bo tak, tam tak. czasami spojrzysz przed meczem, nie masz. Ja też byłem na takim meczu właśnie w Szwecji, gdzie była ulewa przed, ten tor nie wyglądał No. naprawdę dobrze. Dosłownie godzinka. Ja już byłem pewien, że się pakujemy, mimo że było 800 Tak. kilometrów, kurczę, od Karlskrony zrobione. 800, może 600, Hagfors, miejscowość. Tam byłem na zawodach, ale nagle wszystko się udało i Udało się. zawody trwały i było No i tak fajne ściganie, większość no. właśnie w Szwecji. No w Anglii też czasami są. Kiedyś też w Anglii padało i też i Czyli trup. dobra, wymieniamy. Przygotowanie toru po opadach, że to byś ściągnął do Ekstraligi, to jest jakaś taka rzecz, czy gdzieś tam próbujemy znaleźć te 3 punkty na torze? Teraz jest ciężko mi jakby znaleźć dlaczego tak jest. No w Polsce wiadomo, że są dużo jakby są komisarze toru i starają się jakby fajnie, że dbać o bezpieczeństwo, tak? Czasami to nie udaje się względu na to, że nie wszędzie jest nawierzchnia dane do tego, żeby na przykład zrobić ją równiejszą, tak? Żeby bezpieczniejszą dla wszystkich. Ale to myślę, że to dużo innych kwestii też jest względu na bezpieczeństwo trzeba szukać, żeby ominąć tego ryzyka upadków czy czegoś. Czy zwracasz uwagę w ogóle na tor, jakby, czy pojedziesz po wszystkim? Staram się nie zwracać uwagi, bo bez sensu. No wiadomo, że są, musisz odczytać, tak, musisz przeanalizować ten tor, Ale jak ktoś jako. decyduje, że zawody się odbywają, No to już jedziesz. to jedziesz. Nie Jedziesz, ma, że jesteś tak. pierwszy w kolejce do odwołania Nie, meczu. nie, nie. Ja staram się być jakby. Krosowa szkoła. Nie chodzi że o to, że tylko staram się być na przykład jak zawodnicy uważają, że wszyscy zawodnicy. Chodzi, że być solidarny, że nie, możemy nie jechać dzisiaj. No to staram się być z nimi jakby solidarny, żeby. Nie jestem taki, że a wy możecie nie jechać, a ja jestem heroi i jadę, nie? No to bez sensu, tak. Ja nie jestem taki Ale człowiek. też nie jesteś motorem zapędowym do rozpoczęcia takiej dyskusji. Nie. Staram się po prostu mówić, że zobaczyć sytuację, przeanalizować. Wiadomo, że czasami są takie tory naprawdę, gdzie uważam, że no, nie da się jechać, no to staram się powiedzieć swoje zdanie, ale nie patrzę na to, staram się nastawić się i jechać. Z teamem przedyskutować, żeby ustawić jak motor na ten tor, na ten, czy będzie to niebezpieczny, czy będzie przyczepniejszy i idziemy. No dobra, to taki tam jeden punkcik na razie w tym biegu jest. Próbujesz znaleźć coś jeszcze? Co, no mówisz w Anglii, to wziąć pod uwagę parking, tak? Na przykład zawodnicy, który no, jest inna atmosfera niż w Ekstralidze, bo wiadomo, że teraz u nas jest tak, że
Jest troszkę inaczej w Polsce, jest profesjonalnie, te ścianki są fajnie, jest telewizorek w każdym boksie, także to fajnie profesjonalnie wygląda. A tam jeszcze to wszystko stare jest. Stare Czyli parkingi raczej są bardzo wąskie. odwracamy pytanie, że tam byś do Anglii wyciągnął te telewizory, wyciągnął ten profesjonalizm. Może bardziej by chociażby parkingi powiększyła, bo tam są ci sami parkingi, że tam ledwo motor się mieści, jeden nawet. Tak jest wąsko, nie? I gdzie u nas jest chyba jeden parking, który dwa zawodnika się wmieści, a tam siedem zawodników się wmieszcza. Także tam bo proponowałem, żeby powiększyć, ale i tak nie narzekam, mówię, że fajna ta atmosfera. Przyjeżdżasz busem, rozpakowujesz z mechanikiem, przygotowujesz się, właśnie tam tylko Tu w wpuszczałem Polsce właśnie. ostatni ciasny parking w Zielonej Górze, właśnie końcówka remontu, będzie No, ale już przebudowany, będzie tak, okej. i będzie ok. Ale w Toruniu zbyt dużo miejsca na nowoczesnym parkingu nie ma. No, bez względu na to, że trybuna jest Tak. i w środku jest zbudowane. Wiadomo, że te ścianki jak Tam czasami zbudowa. po biegu często ciasno jest przejechać, jak się Tak, dużo ale dzieje, no. dajemy radę. Tam nie jest tak źle. Przyzwyczailiśmy już, tak można powiedzieć. No i tak. Co jeszcze można dodać w No co porównaniu? ci się podoba za A no granicą? właśnie, na przykład w Anglii mi się podoba ze względu na, jak przyjeżdżasz na zawody, tam dopiero półtorej albo 2 godziny przed zawodami wpuszczałem. Czyli to rozpakowujesz. Zawodników. Tak. Półtorej No godziny. I wszystko to z ci wystarcza? mechaników. Tak. I właśnie to jest fajnie, że przyjeżdżasz, Nie musisz się rozpakowujesz. nakręcać te Nie, 2-3 godziny. rozpakowujesz, przygotowujesz motory, mechanik zaczyna, bo tam dają tylko jedna opona na zawody jest. I mechanik musi w te 2 godziny przed zawodami zamontować tam oponę. I właśnie mechanik montuje, a ty przygotowujesz tam sprzęgło, skręcisz coś, to idziemy godzinę przed, idziemy na tor z drużyną, obejrzymy, idziemy się przebrać. Motory odpalają w odpowiednim czasie, chyba pół godziny przed meczem, wszyscy razem. Czyli nie jest tak, że ktoś tam odpalał wcześniej, ktoś tam później, tylko wszyscy razem odpalili. Jest prezentacja na motorach, wyjechałeś, start próbny zrobiłeś. Nie ma próby, bo który mi też się nie No tak, bo podobał. jak jedna opona jeszcze próba by miała być, no to. No to możesz nawet tam nie chodzić, nawet. Mi się daje, że próby w ogóle niepotrzebne jest, bo Miesza w jesteśmy. głowie? Mi się daje, że nie mieszę w głowie, tylko bez sensu. Musimy jakby przyjechać i musi być tor świeży, wyjechaliśmy i każdy to jesteśmy ekstraligą, jakby nie było. Ta opona mnie zaciekawiła. Powiedz, no bo u nas w lidze zużywacie dużo więcej tych opon, tak? Jakby 3 opony to jest minimum, które No, u nas zużywacie po pierwsze też podczas. w lidze jest, że jest bezdankowa ona, jest inna, czyli której używają w Grand Prix, a tam jest, nie możesz używać bezdankową i jest specjalnie dla Anglii zrobione, czyli troszkę twardsze jest chyba tak. Trochę twardsza mieszanka. Tak. Czyli ona wytrzymuje faktycznie więcej, No, czy. czasami nie jest ciężko, ale wytrzymuję, no, czasami nawet na 5-6 biegów to ja jeździłem na jedną poni. I nie widać faktycznie tego. Nie, no Ten raft jest tarte, jest mocno ale no to starty. już wtedy musisz regulacją jakby Ale szukać jest taki. równość i wszyscy Tak. mają to samo. Tak. No i to też jakieś takie pewnie szachy, czy lewa, prawa strona, kiedy Tak, zmienisz tak, tak. Na faktycznie. przykład tam jedziesz 2 biegi na jednej stronie, później zmieniasz drugi, 2 biegi jedziesz i później na 15 bieg albo kogoś z drużyny pożyczasz, patrzysz, któryś ma lepszą albo nie i albo swoją A, lepszą czyli jeszcze stronę. są wymiany. No, bo jak masz 7 opon na To dopiero drużynę, to romantycznie. tak, to ktoś na przykład ma lepszą stronę, coś, no to szukasz. Ej ty, oddaj tą Tak, oponę, bo ale jestem lepszy. nie, że nie chodzi, że po prostu ja na przykład trener powiedział, że 15 bieg jedziesz na przykład tam Sejfudinów Doyle, no to I szukacie szukamy. wtedy opony. Tak. Albo no zazwyczaj ja tam kilka razy pożyczyliśmy kolo, ale zawsze zostawałem na swoich. Ciekawe, bardzo ciekawe. Nie wiedziałem o tym faktycznie. No. No ale można byłoby z tymi oponami tak do Polski? Ekologia. Myślisz, że ktoś się na Że to. mniej Tak, opon, tak? tak. Zgodziłby się ktoś na to? To jest, mówię, że to jest troszkę głębiej trzeba tutaj. W Ekstralidze mi się daje, że po pierwsze budżet pozwala na to, żeby używać troszkę więcej opon, bo uważam, że też to jest bezpieczeństwo, ale zrezygnowałem, bo tylko z bezdenkowe opony, kola. Bo to ono tworzy też niebezpieczeństwo też samo, bo za duży klej i wtedy nieumiejętności zawodnika, czy juniora, czy no, dorosłego, to spowoduje upadek Okej. przez te koła. I takie właśnie rzeczy czasami, no trzeba właśnie, mówię, że głębiej troszkę pogrzebać, żeby to pozmieniać albo poszukać nie tylko jako zawodnikom, tylko władzom Ekstraligi czy Federacji.
Dobra, mamy takie dobre dwa punkty, myślę, w tym biegu, ale się męczyłeś, nie? Tak. Zszedłeś tym zębem w dół. No bo ci zawsze ten Tak, ale jesteś najlepszy. czwarta seria zawsze jest taka. Jesteś najlepszym zawodnikiem drużyny. Trener nominuje cię teraz do taktycznej, więc masz mniej czasu. Musisz szybko podjąć decyzję, a w biegu się w jakiś sposób męczyłeś. No i co robisz teraz z naszym Wracam pytaniem? zębem do góry. Wracasz ze mną do góry, Tak. czyli powrót po prostu do Tak. tych samych ustawień. Tak. Jedziemy z pytaniem. Widzisz, to też jest takie nieprzewidywalne, że nie wiesz, na co trafisz. No dokładnie. Teraz chyba będzie łatwiej. Odpowiedź o trzech torach, które najlepiej rozwijają zawodnika. No to chyba będzie troszkę łatwiej. Tu możesz używać wszystkich torów na świecie. Po pierwsze zacznę znowu od toru, nie względu na to, że Motoarena ma taki tor specyficzny, chodzi, że dwa luki, pierwszy i drugi są, różnią się troszkę i inaczej się jeżdżą i możesz pojechać właśnie i pierwszy luk możesz się wysunąć i szerzej, możesz przytnąć, ten drugi luk jest, też możesz pojechać wężej, wyjechać, możesz szerzej wyjechać, jak pozwala nawierzchnia, a możesz też jakby na przykład jak jedziesz tyłem, możesz próbować też wjechać szerzej i przyciąć w krawężnik. To dużo takich akcji było właśnie do wyprzedzania i udawało się. Także to jest, mi się wydaje, że ten tor bardzo jest ciężki i specyficzny dla nauki. Czy taki wtedy zawodnik, który uczy się tego żużla na MotoArenie, dzięki temu, że jeździ właśnie na tym torze, uważasz, że na innych torach może mieć łatwiej, czy na przykład ta Może nie. wszechstronność, która jest tego toru, może spowodować, że na jakichś trudniejszych torach jest mu trudniej? Może się nauczyć troszkę jakby techniki jazdy więcej na tym torze. Wiadomo, że nie wiem, może przełożenie za bardzo mu by nie pomogli na innych torach, ale techniki tej jazdy na tym torze to można dużo się nauczyć. No i też uważam, w Polsce ten tor w Gorzowie jest bardzo, bardzo dobry dla To jest chyba nauki. jeden z takich głównych torów, które zawsze zawodnicy wymieniają, że Gorzów nauczy cię No bo to wszystkiego. jest jakby taki Gorzów jest, który nie jest spotykany we wszystkich torach w Polsce. I jest taki bardziej jakby prosty, są troszkę dłuższe i luki są teraz ostrzejsze. Gdzie musisz jakby i też właśnie te techniki zawracanie motorem, czyli pokonanie luku. I plus do tego jeszcze musisz jakby się nauczyć ustawienia tego motoru. Bo dużo kto jak tam przyjeżdża na przykład, to sami się mylą. Czy za nisko zakładają, czy za wysoko, i to trzeba właśnie taki jakby ten środek złoty znaleźć. No dobra, ale z perspektywy widza, Toruń w zeszłym roku wrócił do takiej topu ścigania, gdzieś było naprawdę fajnych parę biegów, też głównie za twoją sprawą, no bo czy Roberta Lamberta, który fajnie się ściga właśnie na tym torze, ale w Gorzowie tych mijanek dużo nie ma. I z czego to wynika, że właśnie ten tor jest w stanie nauczyć cię naprawdę dobrej jazdy, dużo podejmowania decyzji? Ale nie dzieje się na nim dużo. Z czego No to może wynika? względu na to też, że jeszcze zawodnicy się nie nauczyli na nim jeździć, bo widać, że na przykład jak Zmarzlik jedzie, czy zawodnicy z Gorzowy, no to oni potrafią uprzedzać tam i oni wiedzą, jakie to ścieżki, bo względu na to, że mają doświadczenie na tym torze i się nauczyli tego toru, jak pokonywać te luki, jak szybciej ustawiać Czy po prostu motory. jest tak trudny, że ciężko Tak, a jak się na in przykład przyjezdem tak, wyprzedza? jak w ciągu roku mało zawodników tam mają okazję przyjechać na ten tor, no to mają mniej doświadczenia na tym. A jak ktoś nie jeździ na takich specyficznych torach na co dzień, no to wiadomo, że dla nich jest troszkę ciężej, dlatego jest, się gubią troszkę. Czyli jak jest Muszą zaproszenie pokonywać na. teraz starty, wygrywać, żeby w tą szybszą ścieżkę wjechać, żeby jechać pierwszym. Czyli jak jest zaproszenie przed sezonem na Jancarza, to obowiązkowo trzeba jechać, żeby rozpoznanie w Gorzowie zrobić. No to zależy. No, wiadomo, że czemu i nie? No, trzeba jechać może. Takie na pewno się przyda komuś, jak ktoś chce się na więcej nauczyć, to na pewno przydadzą się takie zawody. Toruń, Gorzów, gdzie jeszcze wysłałbyś adepta do nauki? No i wysłałem by na duży tor. Coś w takim stylu jak Krosno, Rzeszów, Tarnów. Takie tory, gdzie masz większą prędkość, czyli musisz pokonać tą prędkość, której zawodnicy bywają taki, którzy się boją prędkości. I tam się też dużo się nauczyłem, względu na to, że proste są długie, prędkość, inaczej wyłamanie motoru, już musisz
pokonywać luki inaczej troszkę, także. Jaka jest różnica w prędkości na torze w Rzeszowie, a na przykład na torze w Toruniu? To jest, no nie wiem, 10-15 na godzinę więcej? No nigdy nie liczyłem, ale Ale mniej więcej gdzieś czuć, pewnie tak, to taki będzie, będzie czuć tą prędkość? tak, tak, czuć. Na przykład w Krośnie bardziej czuć, bo to jest proste, długie, gdzie wyjeżdżasz tak naprawdę, bo tam te ostrzejsze Ej, no w troszkę. Krośnie to tak jest czasami, że oni wystartują, ty zdążysz pójść, zaparzyć herbatę, wrócić, wypić tą herbatę, a oni jeszcze jadą ten bieg, nie? Tak. No właśnie długie i właśnie do tego, że względu Krosno jest takie ostrzejsze, też luki są i właśnie motor szybciej wyprostujesz i jeszcze dłuższą prostą robisz, także fajny taki dla nauki tor jest, bardzo mi się podobają. Tak. No dobra, prawidłowa decyzja, wróciliśmy, taktyczne 3 punkty. Tak. Czas na ostatni nominowany bieg, emocje sięgają zenitu, oczywiście remis w meczu, no bo wywalczyłeś z taktycznej 3 punkty. No i co teraz? Jakie decyzje podejmujemy z naszym motocyklem? Zostawiamy chyba. Zostawiamy, Tak. idziemy w ciemno. Tak. Czyli nie lubisz rzucać zębatkami w lewo, w Nie, prawo, nie, raczej nie. jest spokojne, delikatne zmiany. No czasami trzeba rzucić, ale się czułem dobrze, także można zostawić. A te 3 sezony temu, ostatni sezon w Lesznie, dużo zmieniałeś? Tak, bo nie miałem odpowiednich silników, które mi pomagali, Nie było jakby bazy. w ogóle nie było nic. Szukaliśmy za dużo i było ciężko. Pod koniec coś znaleźliśmy. Udało się wywalczyć nawet trzecie miejsce w Mistrzostwie Świata, ale to było takie męczące bardzo, które nie wiem nawet jak to wyszło. Tak nawet nie smakowało mi za bardzo to. No ja w Ekstralidze w Lesznie to też sezon był, mi się daje, że bardzo ciężki i nie mogłem nic znaleźć w to, No co właśnie, miał. ale on był ciężki dla ciebie tak mentalnie, ale no tam punktów, no były gorsze mecze, ale punktów i tak nie brakowało, mimo tego, że No miałeś. nie brakowało, ale jakby na moje ambicje, które my oczekujemy od siebie, no to dla mnie to było ciężko. Było to wszystko wymęczone takie, że potrzebowałem coś zmiany i nie wykonałem zmiany we wszystkim, i klubu, i silnikowo, i wszystko jakby było pod koniec. Po Grand Prix Toruniu było testowane dużo sprzętu i już na w Toruniu Grand Prix było już o wiele lepiej, bo chyba pierwszy dzień, chyba nie pamiętam, który był, a drugi dzień na Grand Prix, bo to dwudniówka była. Drugi dzień było, drugie miejsce zająłem, także wyglądało bardzo dobrze to wszystko. I wtedy tak, Toruń to będzie nowy dom. W Toruniu zawsze fajnie się czułem. Tak jak naprawdę mówisz, ja staram się nie myśleć tam, gdzie tor, czy jest gorszy, czy mniejszy. Staram się po prostu lubić się jeździć i przyjeżdżam, czy to będzie Gorzów, czy Toruń, czy Leszno, Zielone Góry, wszędzie są, jest fajny tor. A ważniejsze, że jeździmy na żużlu. 15. bieg losujemy. Jest stres przed 15. biegiem, jak jest remis i podjeżdżasz pod taśmę i wiesz, że Nie, od no właśnie, tego... to musisz się mobilizować, stres musisz odrzucić i wtedy Okej. musisz się nastawić, żeby chociaż wygrać ten bieg, a po rowy, żeby przyjechał chociaż trzeci, a drugi. Najlepiej 5-1 O czym wygrać. myślisz, podjeżdżając pod taśmę? W którym wybrać kolejne i przygotować się w ścieżkę Czyli najwięcej. myślisz o tym wyścigu, cały czas tylko na nim się koncentrujesz? Tak, Bo tak. czasami zawodnicy mówią, że starają się uciec, o czymś pozytywnym pomyśleć, cokolwiek, żeby chwilę się wyłączyć od żużla. Tobie się to nie zdarza? No nie, film jeszcze nie włączałem, żeby ten herbatę nie zaparzyłem, tak. Takie okulary Także długie. nie, nie, ja właśnie staram się odczytać ten tor na ten bieg, bo bardziej się martwisz to przełożenie, to o czym gadaliśmy, czy to będzie wystarczające, czy nie. A jak nie, no to już masz jakby taki plan mniej więcej ze startu, co robić. Z jakiej zależy pole. Zawsze za trzeciego czy czwartego jadę pole, no to, to musisz mieć plan w razie czego, jak przegrasz, to musisz przecinkę Plan zrobić, A, czy. plan B. Tak, a zazwyczaj ja się nastawiam, żeby wygrać ten start. A czasami jest tak, że za dobrze wystartujesz, to też źle, bo ktoś zewnętrzny pole, jak z czwartego jedziesz, no to cię zaczyna wywozić, no ty zostajesz tam. Właśnie czasami przegrać lepiej start i przycinkę zrobić, niż wygrać. Ale musisz wygrać tak, żeby założyć wszystkich. To taki właśnie No to różle. zobaczymy, jaki będzie ten start Tak. teraz. Czy powody, dlaczego nie zdobyłeś złotej indywidualnej mistrzostwa świata? O, no to jest taki ciężki bieg będzie. A, 15. No. Czy powody? No zaczniemy od tego, że może brakowało czasami szczęścia tego. Coś zawsze mi nie wychodziło tak, żeby dojść do tego. Miałem kilka okazji w życiu, żeby zdobyć to Mistrzostwo Świata. Zacznę chyba od 2013 roku, no to
Sezon dla mnie był ciężki. Tata umarł i kontuzje, i tak wszystko jakby się nie pokładało, po mojej myśli. Później miałem okazję w 2019. Wcześniej już nie mówię, bo to walczyłem ze sobą, ze sprzętem, ze wszystkim. Troszkę się uczyliśmy tego sportu prawdopodobnie i nie W mogliśmy jakby. 2013 kto został mistrzem wtedy? Wufen. Wufenden, tak. Nie pamiętam, który skończyłem, bo wypadłem, chyba 3 rundy nie jechał. A w tych przypadkach, gdy zdobywałeś medale, kto zawsze stał na drodze, z kim rywalizowałeś? Zawodnicy. No, pierwszy brąz. Pierwszy brąz, no to był Golob Kramp. Kramp, czyli był z Miszem, a Golob był drugim i z nimi. I Henkak jeszcze był wtedy, bo my Tak. walczyliśmy chyba tam pod koniec, to było właśnie w czwórkę. Wtedy też mogłem, w 2009 roku mogłem mieć szansę, ale przez to, że nie miałem doświadczenia, dużo pogubiłem punktów przez swoje błędy i dużo straciłem punktów tak naprawdę. To mogłem też, no może nie na mistrza, ale na drugie miejsce też mogłem powalczyć. Bo nie był zły rok, tylko właśnie kilka rund zawaliłem po prostu tym właśnie niedoświadczeniem, troszkę z zimną. Taką za bardzo nawet nie zimną, nawet gorącą głową, której mi popełniałem błędy. Czyli w Ekstralidze byłeś w stanie zachować spokój do Nie ostatniego zawsze, też biegu? nie Też nie zawsze, zawsze. nie zawsze. Zawsze czasami był stres, bo wszystko, może to dużo, jak zacznę od początku, co pytanie z Tomkiem, no to dużo przeżyliśmy razem i było dużo stresu i było dużo testowania silnikami, coś mi pasowało, coś nie pasowało, także ta kwestia właśnie cały czas mi uczyliśmy tego właśnie, nie wiem, do dzisiaj chyba jeszcze cały czas nie wiemy o co chodzi, bo cały czas się zmienia technologie, zmieniają się silniki, zmieniają się moce, zmieniają się części, zmieniają się wszystko, także trzeba być na bieżąco i być właśnie pokornym, jak wcześniej powiedziałem o tym, żeby próbować testować nowe rzeczy, które ci. Jak nie będziesz próbować, to może być za późno, a może być w ogóle niepotrzebne. Dobra, szczęście, stres. No właśnie, chyba bardziej sprzętowo mi się daje, bo nie miałem zawsze taką bazę właśnie silnikową, który akurat w tamtym momencie mi ułatwiło troszkę zadanie, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Zawsze coś mi zawsze. Ale uważasz, że nie wiem, silnik wyszedł zły z produkcji, był źle stuningowany, czy Nie, był źle dopasowany? prawdopodobnie nie pasował może dla mojej jazdy, albo w taki sposób, albo nie był ten silnik, który mi pasuje i tak, i to chyba najbardziej to. Albo też był błąd, nie wiem, czy przy naszej okazji my źle ustawiliśmy też te silniki, nie mogliśmy odczytać, ale to też spowodowało jest to, że jak silnik nie pasuje, no to ciężko go doprowadzić do szybkiego. No i później się Jak bierze dużo stres. silników przerzucasz w sezonie? A to zależy, no to jak wziąć ten rok 2021, no to próbowaliśmy kilka, może 4-5 silników, próbowaliśmy różnych i tak nic nie pomogło, nie dało i musieliśmy pod koniec roku zrobić coś swojego. Właśnie Tomek z Witkiem robili specjalne silniki, które mi się spodobali tak naprawdę i pojechaliśmy na Ekstraligę chyba za trzecie miejsce, było to w Gorzowie i zdobyłem chyba 11 punktów w 4 biegach, gdzie fajnie prędkość miałem. No i później pojechałem na tym silniku z jednych dniów w Grand Prix. Także Loteria. to nie loteria, po prostu nie mogliśmy chyba prawdopodobnie właśnie znaleźć to, co nam potrzebne i nie mieliśmy w tym może szczęścia, albo po prostu możliwości, tak, albo tak trzeba może być, trzeba było zaakceptować. No i cały czas, nie wiem, no w zeszłym roku jak jeździłem, no to czułem bardzo dobrą prędkość, ale nie mogłem porównać się w Mistrzostwie Świata, dlatego nie mogę powiedzieć, czy byłoby ok, czy nie. Bo to też inny masz stres czasami, jak ci nie idzie, no to stres się włącza, popełniasz jakieś błędy w podejmowaniu decyzji i tego staramy się być spokojniejszym. W zeszłym roku poprowadziłeś anioły do tego brązowego medalu. Po długiej przerwie w Toruniu wrócił krążek, radość była wielka. W tym roku zmiana tak zwanej miotły, Piotrek Baron.
nowe porządki czuć już w klubie? Cieszysz się z tej decyzji? No po pierwsze zacznę chyba od Torunia, że to nie do końca ja, bo cała drużyna jakby to wywalczyły i mi się wydaje, że każdy zasługuje na to. A w obronie no to na pewno się cieszę z tego, bo współpracowałem razem kilka lat z nim i wiem jak on pracuje, jak on podejmuje działania pracy i bardzo mi to się podoba i ja byłem właśnie chyba zaangażowany tym, żeby on był u nas też właśnie, bo wiem, że przy nim możemy zrobić jeszcze lepszy wynik i chociaż może nie wynik, tylko zaczniemy od tego, że dobrą atmosferę, który wynik sam przyjdzie. Ja ci tego życzę, albo może Dziękuję. zrobimy inaczej, bo zazwyczaj tutaj na koniec sobie składamy jakieś życzenia, czego ja ci życzę, czego ty życzysz nam jako Ekstralidze na ten sezon, a może tutaj jakby zakończmy dzisiejszy odcinek tym, czego ty byś życzył w tym nadchodzącym sezonie PGE Ekstraligi kibicom. No, po pierwsze kibicom chcę życzyć zdrowia, żeby oni byli zdrowi, pilnowali swoje zdrowie, byliście uśmiechnięci, cieszyli się tym życiem, cieszyli się tym codziennie i szanowali swoich bliskich, kochali się. Także to jest chyba najważniejsza rzecz. A o żużlu powiem tak, że po prostu, żeby najmniej deszczu było, żeby wszystko się odbywało w odpowiednim czasie, było fajne ściganie, tak jak ja też kibicę tego sportu i wiem, na czym polega ten sport. Wiadomo, że każdy kibicuje swojej drużynie, ale chyba bardziej każdy chce, żeby było dobre ściganie, żeby ciekawszy każdy bieg był i tego życzę wam. No i do zobaczenia na stadionach. Dzięki wielkie, komplet Dziękuję. dla Ciebie i ja Wam życzę, żeby chociaż w jeden bieg w każdym meczu PGE Ekstraligi wyglądał jak ten, który Emil zafundował nam kilka lat temu w Częstochowie, żeby się działo. Do zobaczenia na stadionach.